Dzisiaj lekcja będzie prosta. Dzisiaj taki mamy starcik. Dzisiaj chcemy, bo tak, projekt nazywa się Wałkowanie dobra. I dziś chcemy sobie porozmawiać, przypomnieć w wielkiej mierze, bo już nieraz o tym rozmawialiśmy, dlaczego po pierwsze warto to dobro wałkować. Dlaczego wałkowanie dobra, czy tam wchłanianie dobra, on bardziej to nazywa tak, wchłanianiem dobra, my trochę na żarty nazywamy wałkowaniem dobra to. Dlaczego to jest nie aż takie łatwe i naturalne dla naszego mózgu? Dlaczego to jest istotne dla naszego mózgu i co to daje? Ta najpopularniejsza metafora Erika Hansona jest taka, że nasz mózg na wszystko, co negatywne i trudne, reaguje dosłownie jak rzep. Dla niego jest bardzo łatwo się przykleić do trudności życia. A na wszystko, co pozytywne, on po prostu jak teflon, rozumiecie? Po prostu mózg z pozytywnymi doświadczeniami, to po prostu tam się one jeżdżą jak po teflonie. Nie zdążą dojechać i już ich nie ma, nie? No ale tak nie musi być. I my trochę potrzebujemy właśnie zrobić z naszego mózgu, który jest dla dobra teflonem, taki rzep. Rzep na dobro, bo on na razie jest rzepem na to, co trudne. A my chcemy zrobić taki rzep na dobro. Ale żeby to się stało, to my musimy to dobro dosłownie wałkować. I my pójdziemy w to głębiej na następnej lekcji. A później kolejne lekcje to będziemy to robić. Będziemy wałkować, kochani. Będziemy afirmować. Będziemy pierdzieć serduszkami i rzygać tęczą. Będziemy po prostu wdzięczność praktykować. Będziemy ryśka kalibrować. No będziemy bombardować po prostu pozytywnym myśleniem. Ale będziemy to robić w taki, wiecie, ludzki sposób, gdzie nie będziemy sobie wkręcać, że jest dobrze, kiedy nie jest dobrze, bo my wiemy, że to nie o to chodzi. My chcemy po prostu uczyć się, trzymać się dobra, wtedy, kiedy czujemy się dobrze, łapać się go, gdy potrzebujemy pomocy, widzieć je pomimo trudności, które są obok, w zdrowy sposób. Chcemy nie zapominać o nim i chcemy uczyć się robić z niego trwałe zmiany w mózgu, a nie tylko piękne doświadczenia, bo to jest to, co Rick Hanson mówi, że gdy my nie wałkowujemy, on to mówi, wchłaniamy tego dobra, ale doświadczamy go, to my go doświadczamy i ono staje się doświadczeniem, które trwa kilka sekund, ale nie staje się trwałą zmianą w mózgu, trwałą neuronową zmianą, a my chcemy, żeby to stało się trwałą neuronową zmianą. I dlatego to, co trudne, jest tak mocno wryte w nas, bo my to wałkujemy, my wiemy, że jak coś trudnego nam się przydarzyło, choćby rano, a czasem nawet 5 lat temu, to my potrafimy to w głowie wałkować do dziś. I my nawet nie musimy próbować, to się po prostu dzieje. Czasem byśmy już chcieli przestać, czasem już byśmy chcieli odpuścić, ale po prostu nie idzie, to się dzieje. Bo nasz mózg sam to robi, bo jest tak zaprojektowany i zaprogramowany do tego wałkowania. Często mówimy, ile ty możesz już to wałkować, albo czemu ja jeszcze wałkuję, czemu ja nie odpuszczę, czemu ja nie puszczę. Bo to mózg po prostu robi, po pierwsze, bo nie chce zapomnieć tego, żebyśmy przy następnej okazji nie byli skrzywdzeni w podobny sposób, więc chcę, żebyśmy to pamiętali najbardziej. I tym samym przez to, że wałkuje to tak często i tak bardzo, to robi się z tego trwała droga neuronowa w naszym mózgu. Taka autostrada wyjeżdżona trzypasmówka. A to, co dobre, to po prostu ledwo dolatuje i po tym teflonie się ślizga i my za sekundę po prostu nie pamiętamy, że to było, tak? Zacznijmy od metafory, która jest piękna i którą ja na wiele sposobów też używałam w naszej pracy tutaj. I metafory ogrodu, bo on podchodzi też do mózgu jako do ogrodu. Wyobraź sobie, że twój umysł jest niczym ogród. Możesz po prostu być z nim, przyglądać się chwastom i kwiatom, niczego nie oceniając, ani niczego nie zmieniając. Możesz wreszcie pielęgnować kwiaty, wzmacniając to, co pozytywne w twoim umyśle. Mówiąc ogólnie, możesz kierować swoim umysłem na trzy podstawowe sposoby. Pozwalając być, puszczając i wpuszczając. Ta książka dotyczy trzeciego sposobu. To jest dbałość o siły wewnętrzne, pielęgnowania kwiatów w ogrodzie umysłu. Aby jak najlepiej ci pomóc, chciałbym przedstawić ten sposób na tle dwóch pozostałych. I my chcemy dokładnie to robić tutaj w tym projekcie. My chcemy wpuszczać to dobro, wchłaniać je na dłużej. Nie tylko, żeby ono było chwilowym, pięknym doświadczeniem, ale żeby naprawdę było nie tylko trwałą zmianą neuronową w mózgu,
ale dosłownie takim odruchem automatycznym, takim czymś, takim naszym pomostem, taką pomocą, że my będziemy się tego chwytać, że my nie utoniemy już w tym, co trudne i nie będziemy tego wałkować, będziemy to widzieć, obserwować, nie uciekać, nie negować, ale też będziemy pamiętać o tym drugim świecie, który jest tuż obok. Która strona? 23. I teraz, żeby ten proces szedł i te nasze lekcje szły, to my będziemy robić kilka takich etapów. Pierwszy etap to jest bycie z własnym umysłem. My zawsze tutaj, jak ktoś jest nowy, my mamy prace domowe i ja zachęcam zawsze, żeby je robić. Oglądanie live'ów naprawdę nie wystarczy, bo oglądanie live'ów, znowu to jest bardzo dobry pomysł, bardzo dobry przykład. Oglądanie live'ów jest takim dobrym doświadczeniem. Takim, wiecie, takim miłym doświadczeniem dla większości z nas. Nie, jak ktoś mnie kuma i nas kuma, to przychodzi tu raczej, bo mu miło tu. I to jest miłe doświadczenie. Ale jak my po tym live'ie, który się skończy, nie będziemy wałkować tego, co tutaj wspólnie na tym live'ie doświadczamy w miły sposób, to nie stanie się trwałą zmianą. Dlatego ja tak często napieram z miłością, zachęcam, żebyśmy robili te ćwiczenia. Dlatego my tu czasem sprawdzamy te prace domowe. Dlatego ja tak bardzo chcę, żebyśmy się dzielili w komentarzach, żebyśmy chociaż na chwilę zaglądnęli do siebie i powiedzieli w komentarzu, co czujemy, jak się mamy, jakie wartości, jakie myśli, jakie emocje, nad czymkolwiek pracujemy, żeby to nie było tylko takim, wiecie, fajnym czasem, tu razem trzymamy się za ręce, a później codzienność nas dopada i nie ma... I w negatywności są trzy pasmówka, śmiga po prostu, wiecie, Tesla, gdzie nic nie trzeba robić, sam samochód jedzie, wszystko samo się dzieje, a w tej dobroci i w tym dobrze, to po prostu, wiecie, trzy chwasty wyrwane i nawet nie idzie tam dojść, w ogóle nie możemy tej drogi znaleźć, nie? Bo nie zaglądamy tam. Więc my potrzebujemy, kochani, naprawdę robić te ćwiczenia. I co my będziemy robić w tym dobrze, to będziemy uczyć się bycia z własnym umysłem. My to robiliśmy wiele razy, na wielu projektach. To są te nasze ciszacje, to są te nasze piszacje. Jak ktoś tu jest nowy, to ciszacje to jest po prostu, a tak naprawdę aż siedzenie w ciszy. Ale to może być chodzenie w ciszy, to może być robienie kanapek w ciszy. To jest umiejętność bycia ze swoim umysłem. I ja celowo nie nazwałam tego medytacją, bo medytacja kojarzy nam się z tym często, wcale nieadekwatnie do tego, czym medytacja jest, ale do takiego miejsca bez myśli, że jak w medytacji to ja nie powinienem mieć żadnych myśli. A ja właśnie dlatego nazwałam to cieszacją, bo ja chcę, żebyśmy tam mieli tyle myśli, ile chcemy i takie, jakie chcemy, i pozytywne, i negatywne, i wygodne, i niewygodne, i tak naprawdę uczyli się z nimi być. Co jest naprawdę, z jednej strony brzmi prosto, z drugiej strony jest jedną z najtrudniejszych rzeczy do zrobienia, zwłaszcza na początku. Bo my tak jesteśmy przyzwyczajeni do odwrócenia uwagi od umysłu, od myśli, do uciekania od myśli i emocji, które są niewygodne, że my czasem nie wiemy, jak bardzo od tego uciekamy. Więc my chcemy praktykować przez następne tygodnie, a tak naprawdę to jest moja rada do końca życia, bo jedna z rzeczy, która naprawdę odmieniła mi życie tak bardzo, to było po prostu zatrzymanie się dla siebie i słuchanie, co się w tej mojej głowie dzieje. No bo ja wiem, że coś się dzieje, ledwo tam zaglądam, czuję się źle, niby nie wiem, o co chodzi, bo niby na zewnątrz wszystko ok, no ale kto wie, o co chodzi i kto może mi powiedzieć, o co chodzi, jak nie ja. Po to my też między innymi chodzimy na terapię i czasem jest łatwiej, tak, na terapii po prostu usłyszeć samego siebie, bo czasem nam tak trudno tam zajrzeć samemu, ale też możemy pisać, możemy, nie wiem, no kanapki robić, ale chcemy uczyć się być z własnym umysłem. Pozwalanie umysłowi na to, żeby był. Czyli my na umysł tutaj mówimy fazula. Fazula hula. Fazula hula na różne sposoby. I my chcemy tej fazuli pozwolić być. My nie chcemy z nią się kłócić, bo jak my chcemy z nią się dogadać i nauczyć ją nowych rzeczy, to my najpierw w ogóle potrzebujemy zrobić taką przestrzeń dla niej. Wiecie, takie naprawdę, okej, co w tej mojej pacynce się dzieje? Co tam wieje i chwieje? Po której stronie jest dobro i czy jego jest tam dużo, czy mało, jakie mam nawyki myślowe, czy ja mam pewne tendencje, czy ja bardziej plotkuję, czy ja bardziej krzyczę, czy ja krzyczę bardziej w głowie na siebie, czy na kogoś, czy mój krytyk w ogóle tam jest i czy on jest głośny, czy cichy, czy wyrafinowany, czy nie, czy ukryty, czy jawny.
Czy jest tam jakaś nadzieja? Po co ja się, rozumiecie, my potrzebujemy rozpoznać się we wnętrzu własnego istnienia, we własnej fazuli. Ale żeby to zrobić, to my potrzebujemy pozwolić jej być. Więc tak, czyli zwykłe obserwowanie własnego doświadczenia przynosi ulgę i daje odpowiednią perspektywę. Tak jak cofnięcie się o kilka kroków od ekranu w kinie. Nawet takiej metafory nieraz używaliśmy, że weź popcorn i oglądaj, ale po prostu oglądaj, nie uciekaj. Oglądanie filmu z 20 rzędu. Pozwalanie na swobodny przepływ strumienia świadomości sprawia, że przestajesz gonić za tym, co przyjemne i zmagać się z tym, co nieprzyjemne. Możesz badać swoje doświadczenie z zainteresowaniem i oby życzliwością dla siebie oraz nawiązywać kontakt z łagodniejszymi, wrażliwszymi i co możliwe młodszymi warstwami swojego umysłu. To jest, dlatego my przy tak wielu projektach robiliśmy ciszację i piszację. To jest tak ważne, kochani. To pozwala nabrać dystansu. To pozwala tak nie tonąć wtedy w tych myślach, nie przylepiać się do nich jak grzeb, zwłaszcza do tych negatywnych. To pozwala nam zobaczyć po prostu jak wiele albo jak niewiele ich jest, jednych czy drugich. To jest naprawdę w tej swojej prostocie jedno z najpiękniejszych i najważniejszych narzędzi. I tutaj jest takie coś, że możesz badać swoje doświadczenie z zainteresowaniem i oby życzliwością. I znowu dla tych, którzy są tu od dawna, to słyszeli to milion razy, dla nowych to będzie może nowe, ale my zawsze mówimy, że my nie chcemy iść w te ćwiczenia z baseballem w ręku, tylko my chcemy iść z latarką w ręku, z latarką miłości. My chcemy zapalić światło i zobaczyć, gdzie ta fazula hula, o co kamam, co się jej dzieje, czego ona chce, gdzie krzyczy, gdzie płacze, gdzie się smuci, gdzie się raduje, za czym tęskni, czego ma już dość, tak? Ale żeby zobaczyć to, my nie możemy walić na oślep baseballem na lewo i na prawo, bo zbijemy ostatnią żarówkę. My potrzebujemy zapalić światło. Później mamy pracę z własnym umysłem. Jest robota do zrobienia, jak to się u nas mówi. Zwykłe bycie ze swoim umysłem jednak nie wystarcza. Trzeba też z nim... Krycha by powiedziała, że wystarczy, nie? Ale my już wiemy, że nie do końca wystarczy, że znowu, że trzeba trochę tam jednak popracować. Trzeba też z nim pracować, podejmować mądre wysiłki, wyrywać chwasty, pielęgnować kwiaty. Samo obserwowanie stresu, zmartwień, rozdrażnienia bądź smutnego nastroju niekoniecznie pomoże pozbyć ci się tych doświadczeń. Jak zobaczymy w rozdziale drugim, mózg wyewoluował tak, by uczyć się aż nazbyt dobrze na podstawie negatywnych doświadczeń, które przechowuje w trwałych strukturach neuronalnych. To jest to, że mózg tyle lat uczył się najwięcej na podstawie negatywnych doświadczeń, więc dla niego one są bardzo ważne. One są dla niego kluczowe do przetrwania, do bezpieczeństwa, a te dwie rzeczy są jednym z najważniejszych rzeczy dla naszego mózgu. Dla niego on ma misję, fazula ma misję, on chce przetrwać. No i łatwiej jej jest przetrwać i zapewnić nam bezpieczeństwo, kiedy cały czas trzyma oko na tym, co jest potencjalnym niebezpieczeństwem albo jest niebezpieczeństwem. Samo bycie z własnym umysłem nie pielęgnuje też w nas wdzięczności, entuzjazmu, szczerości, kreatywności, ani wielu innych sił wewnętrznych. Owe cechy psychiczne zasadzają się na głębiej ukrytych i niepowstających samoistnie strukturach neuronalnych. I to jest, wiecie, to jest takie bardzo ważne, bo nieraz się kłócą dwa światy. A afirmacje to działają, czy nie działają? Bo ci tam to mówią, że wystarczy powiedzieć i to i tamto. A ta wdzięczność to w ogóle działa, czy nie działa? I po jednej stronie mówią działa i w ogóle wystarczy i wystarczy tylko 3 kroki, 21 dni. Po drugiej stronie mówią gówno działa, a to te światy nie muszą się ze sobą kłócić, jakby, bo one dwa ze sobą koegzystują. Więc to nie jest tak, że
to tylko tyle wystarczy, bo zależy, w jakim momencie swojego życia jesteśmy i ile już w tym ogrodzie narobiliśmy dobrych rzeczy dla siebie, jak żyzna jest nasza gleba. I czasem naprawdę wystarczy. Czasem 3 minuty po prostu siedzenia w ciszy wystarczą, czasem po prostu jedno dobre zdanie pozytywne kliknie nam tak, że po prostu zmieniamy, podejmujemy takie działania, że głowa mała. Tylko my często nie pamiętamy, ile my wcześniej w tym ogrodzie po prostu roboty zrobiliśmy. A czasem jest tak, że po prostu jest taka roślina do zasadzenia albo taki chwast kierowy do wyrwania, że 10 lat terapii nie wystarczy. Ale czy to trzeba się kłócić? Nie trzeba, bo to nie jest biało-czarne, jedno drugiego nie wyklucza. Ale ważnym jest, Iwonka mówi, moja gleba jest pełna nawozu. Cudownie, cudownie. I w glebie pełnej nawozu pewne rzeczy po prostu o wiele lepiej i lżej idą już. Rozumiecie, kochanie, że czasem naprawdę jedna afirmacja dotknie nas tak, że nam się odwraca po prostu pacyna o 160 stopni, 180 i my idziemy w ogóle w inną stronę. A czasem jest tak i często jest tak, że nawet jak mamy żyzny ogród i już tam po prostu kwiaty kwitną w wielu przestrzeniach, ale jest taka jedna grządka, może to jest jakaś trauma, która po prostu jest tak poturbowana, i nieważne, jaki nawóz tam sypiemy, to jest ciągle mało i ciągle mało. I znowu, i my często oceniamy swoją wartość na podstawie po prostu takiej jednej grządki, nie widząc reszty ogrodu, który, tego właśnie nasz mózg tego nie chce widzieć, a propos wałkowania dobra, tego dobra, które już zrobiliśmy, że my też nie jesteśmy wszystko albo nic, że są w nas przestrzenie, które po prostu są kwitnącymi, po prostu pięknymi kwiatami i żyzną glebą, a są jeszcze takie, które potrzebują więcej pracy. I są takie momenty, gdzie afirmacja wystarczy, a są takie momenty naprawdę, gdzie po prostu terapia rok po roku i dalej nie wystarcza. I my wtedy często bejzbolujemy siebie znowu. Zamiast powiedzieć, ok, tu potrzebuję albo spróbować czegoś innego, albo postarać się jeszcze bardziej, bo ta gleba i ta część mojego ogrodu tego potrzebuje. I tu pytanie te nasze, czy ja wtedy będę dla siebie? Pomimo tego, że tyle już tu zrobiłem i zrobiłam i dalej coś, czy ja będę po prostu dla każdego cosia w moim ogrodzie? Będę podlewać, użyźniać, próbować innych nawozów, po prostu nie zostawię siebie, bo jestem w swoim teamie, tak? Jestem w swojej drużynie, jestem po swojej stronie, jestem dla siebie, przodem do siebie, tak? To jest to nasze. Dobra, ale idziemy, bo nie o tym miało być. Idziemy dalej, kochani. Bo to jest ważne. Owe cechy psychiczne zasadzają się na głębiej ukrytych i niepowstających samoistnie strukturach neuronalnych. Że pewne struktury neuronalne nie powstają samoistnie. Co więcej, aby w pełni być ze swoim umysłem, należy z nim pracować przy pielęgnowaniu takich sił wewnętrznych jak spokój i wgląd w siebie, które pozwalają odczuwać wszystkie własne uczucia i mierzyć się, nawet jeśli to trudne, z wewnętrznymi upiorami. W przeciwnym razie otwieranie się na własne doświadczenie może przypominać uruchamianie zapadni do samego piekła. I to jest znowu, dlaczego przy takiej pracy, gdzie pracujemy nad czymś, takie ważne jest uczenie bycia się w tej ciszy, uczenie takiego przyzwalania sobie na to, co trudne i niewygodne, nie walczenia z tym, budowania tej siły, takiej umiejętności bycia w tej niewygodzie, obserwowania tego z dystansu, jak sami nie damy rady, to z terapeutą, bo to też jest mięsień, którego my potrzebujemy, żeby rozpakować trudniejsze sprawy, które gdzieś tam może są, ale jeżeli w przeszłości już wszystko połataliśmy i ogarnęliśmy i mamy wszystko poprzerabiane, bo pracowaliśmy nad sobą bardzo mocno i bardzo długo, to dalej jesteśmy na planecie Ziemia. I nawet jak w przeszłości już nic tam może na nas nie czeka, to w przyszłości na pewno czeka. Nie żeby się nastawiać, że coś złego się przydarzy, ale nastawić się na planetę, na której mieszkamy, która niesie ze sobą trudności. Niełączne, niepołączone z naszym poczuciem wartości, tylko po prostu tutaj są różne rzeczy. Kataklizmy, pandemie, wojny, inflacja. My wiemy i my chcemy ten mięsień wyrabiać po prostu do ostatniego oddechu, tak, żeby nam tutaj się dobrze żyło. I później trzecia rzecz, o której mówi, to jest pozostanie uważnym, czyli mamy pozwolenie, jak on to nazwał, bycie z własnym umysłem, praca z własnym umysłem i pozostanie uważnym. Niezależnie od tego, czy pozwalasz być, pozwalasz odejść, czy też pozwalasz wejść, bądź uważny.
czyli po prostu obecny w każdej sekundzie. Bycie uważnym to tyle, co bycie świadkiem. Mogą temu towarzyszyć aktywne i zorientowane na cel wysiłki, by popchnąć umysł w tym lub innym kierunku. Praca z umysłem nie kłóci się z uważnością. Wręcz przeciwnie, trzeba pracować z umysłem, aby rozwinąć wewnętrzną siłę, jaką jest uważność. Bądź uważny zarówno w odniesieniu do świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Wobec zdarzeń, które zachodzą wokół Ciebie oraz wobec uczuć, jakie owe zdarzenia w Tobie budzą. Uważność to nie tylko samoświadomość. Podczas wspinaczki górskiej obejmuję wielką uważnością swojego partnera, który z dołu mnie asekuruje i pilnuje. Więc wiemy już, co chcemy zrobić. Teraz kolejna rzecz, i znowu też o tym rozmawialiśmy wiele razy, ale jednak dla naszej fazuli, która lubi naukę, która lubi wiedzieć co, dlaczego i po co, przypomnijmy sobie o tym, jak nasz mózg jest neuroplastyczny i co to znaczy dla naszego wałkowania dobra. Mózg to organ, który się uczy, a więc jest zaprojektowany tak, by zmieniały go Twoje doświadczenia. I ta neuroplastyczność, czyli to, że nasz mózg do końca naszego życia tak naprawdę jest zdolny do zmiany, nigdy się nie zatrzymał, nie zmienia się tak szybko i tak płynnie, jak się zmienił, gdy byliśmy dziećmi, natomiast cały czas tą zdolność tej plastyczności w sobie ma. Jak to w tej książce widziałam, że on powiedział, że mózg jest bardziej z plasteliną niż porcelaną, więc on jest naprawdę podatny na zmianę. Ale i największą zmianę w nasz mózg wprowadza właśnie doświadczenie. Myśli mają swoją moc, połączone z uczuciami mają ogromną moc, wizualizacje działają, afirmacje mają swój wpływ. To wszystko, wdzięczność ma ogromny wpływ na nasze życie i na strukturę naszego mózgu. Natomiast to musi być wszystko podane w doświadczeniu, w tej robocie do zrobienia, w tym aktywnym działaniu. Bo tamte przestrzenie działają, one będą działać, tylko one, kiedyś rozmawialiśmy, taką metaforę mieliśmy, że to jest budowanie nowych dróg neuronowych w naszym mózgu, autostrad. I gdy to nie jest takie poparte doświadczeniem i działaniem, to te doświadczenie i działania w tej neuroplastyczności to są jak te wszystkie maszyny, te dźwigi, te wszystkie maszyny, które pomagają tą autostradę budować i wylewać ten asfalt i to wszystko robić, wałkować, dosłownie wałkować ten asfalt tego dobra na tej autostradzie w naszym mózgu. Gdy my nie działamy, a tylko robimy to w głowie, co nie ujmujmy temu, bo to też ma wpływ, ale to jest trochę tak, jakbyśmy gołymi rękoma próbowali tą autostradę robić. I to działa, to będzie miało wpływ, ale ręcznie, jakbyśmy mieli całą autostradę, asfalt wylewać i ugniatać i wałkować, to nam to zajmie bardzo dużo czasu i też nas to będzie wycieńczać. To będzie po prostu trwało długo, nie wiadomo, czy zdążymy i ręce będą bolały. O wiele łatwiej jest wsiąść po prostu w te dźwigi, te maszyny i to wszystko i po prostu to zrobić. Więc my nie chcemy znowu się kłócić, a czy to działa, a czy to działa, a czy to wystarczy, tylko chcemy zrozumieć, że każda z tych rzeczy działa, a gdy połączymy to razem, to jest dopiero petarda. Choć ciągle mnie to zdumiewa, jest to prawda. Wszystko, co w powtarzalny sposób czujemy, czego doznajemy i pragniemy, o czym myślimy, powoli, lecz skutecznie rzeźbi naszą strukturę neuronalną. Kiedy czytasz te słowa, od 80 do 100 miliardów neuronów mieszczących się obok biliona komórek glejowych, przypominającej tofu tkance o objętości mniej więcej 5 szklanek, znajdującej się w Twojej czaszce, przesyła sobie sygnały w sieci obejmującej około biliarda połączeń zwanymi synapsami. Cała ta niewiarygodnie szybka, skomplikowana i dynamiczna aktywność neuronalna nieustannie zmienia Twój mózg. Aktywne synapsy stają się wrażliwe, a nowe powstają w ciągu kilku minut. Do obszarów o większej aktywności dociera więcej krwi, ponieważ potrzebują one więcej tlenu i glukozy. Z kolei geny wewnątrz neuronów włączają się i wyłączają. Tymczasem mniej aktywne połączenia znikają. Proces ten zwany jest niekiedy darwinizmem neuronalnym. Przetrwają tylko te, które są najczęściej używane. I to jest dla nas ważne i pójdziemy w to o wiele bardziej, że dlaczego wałkowanie dobra jest ważne i skupianie uwagi na dobrze? Dlaczego? Dlatego, że
Mózg jest takie, przynajmniej na ten moment neuronauka mówi tak, że nie da się kompletnie pozbyć tych starych dróg neuronowych. Nie da się kompletnie ich wymazać z mózgu. Przynajmniej na ten moment jeszcze w żadnej książce nie znalazłam, że da się. Wiadomo, jakbyśmy poszli bardziej tam fizyka kwantowa i duchowe rozwoje, to jest inna bajka, ale mówimy na razie o neuronauce. Natomiast co wiemy, to to, że da się jakby je wygasić. I to jest trochę jakbyśmy byli, słuchajcie, wyobraźcie sobie właśnie gdzieś w lesie albo na łące. I jest taka droga wydeptana, po prostu wydeptana, że tam już trawa nie rośnie. I to są te nasze stare nawyki. I nagle my zostawiamy tą drogę i zaczynamy chodzić nową, której jeszcze nie ma. Trawa o taka, po pachy. Ale zaczynamy codziennie nią chodzić, tak? Zaczynamy chodzić, czasem przejedziemy rowerem, czasem wózkiem, czasem hulajnogą. W pewnym momencie ta trawa zaczyna tam obumierać. Robi się nam ścieżka, tak? Nowa ścieżka. A wystarczy usunąć kawałek hipokampu. To dobre, kochana. A ta ścieżka, którą do tej pory chodziliśmy, ona zaczyna zarastać. I ona zaczyna zarastać i ona zaczyna zanikać. Ona pod spodem jest tam jeszcze, tak? Ale gdy my nią nie chodzimy, gdy my jej nie używamy, to po prostu ona zaczyna zarastać trochę tak, jakby trawa zaczęła wyrastać na tej starej drodze. Dlatego jak mamy jakieś takie myśli, albo jak mamy takie przekonania, które po prostu czasami jesteśmy uwięzieni w nich, taki nawyk, takie bejsbolowanie siebie, to im częściej tą drogą chodzimy, tym silniejsza ona w naszym mózgu jest. A gdy przestaniemy tak do siebie mówić, tak o sobie myśleć, tak o sobie opowiadać, tak się o sobie czuć i zaczniemy chodzić nową drogą, krok po kroku, choćby to było o milimetr lepsza myśl od tej trudnej myśli, to ta nieużywana zaczyna zarastać i już nie jest tak aktywna. Więc to jest dla nas ważne, że my chcemy pamiętać, że po co nam to wałkowanie. I dlaczego akurat właśnie wałkowanie, że to nie może być raz, że to nie może być dwa, bo dwie czy trzy pozytywne myśli nie wystarczą nam, to jest za mało czasu na to, żeby ta droga, która była wałkowana przez 20, 30, 40, 50, 60, 70 lat, żeby ona nie zarośnie w 3 dni afirmacji. Ona nie zarośnie w tydzień medytacji. My wiemy, my znamy to, że czasem ona nie zarasta w 10 lat terapii. I to są te momenty, gdzie czasem mamy niemoc i ręce nam opadają. Mówimy, ja już tyle zrobiłem i tyle, i to, i tyle lat, i tyle książek, i tyle kursów, i tyle. To nie działa, ta metoda nie działa, albo ja nie działam, co ze mną nie tak, co z nimi nie tak, oni oszukują. A to nie do końca tak. To nie do końca tak. Niektóre drogi tych trudnych myśli, tych trudnych nawyków i przekonań są tak mocno wyjeżdżone, że my potrzebujemy naprawdę się nachodzić właśnie, naprawdę się nachodzić i nawałkować innych dróg, żeby dać czas tej zarosnąć. Bo z automatu, jak wstaniemy rano i nie będziemy uważni, o czym on tu mówi, to nasz mózg automatycznie pójdzie na tą starą drogę. Tam on nic nie musi robić, tam jest trzypasmówka, tam się jeździ Teslą, tam nawet nie trzeba biegów zmieniać, ani w ogóle kierownicy trzymać. Wciskasz przycisk, samo jedzie. Więc my potrzebujemy trochę się narobić. Ale znowu, gdy my wejdziemy w taką przestrzeń, o której mówimy tu od 12 lat, odkąd się znamy, i nie będziemy patrzeć na siebie jako na ciągłe naprawianie, jako na problem, który jest problemem do naprawienia. Bo my często tak, i dlatego często jesteśmy tak zmęczeni. I ja nie mówię o takim oczywistym zmęczeniu, po prostu, że boli, że cierpimy. Tylko czasem jesteśmy sfrustrowani sami ze sobą i z tym całym procesem. I myślimy, że z nami jest coś nie tak. Już tyle robię i tyle się naprawiam i końca nie widać i kiedy to się skończy. A gdy my spojrzymy na siebie jako na cud do odkrycia, a nie problem do naprawienia, jako na przyjaciela w drodze i jako na kogoś, z kim jesteśmy w jednym teamie i czasem nam będzie szło lepiej, a czasem nam będzie szło gorzej. Jako na kogoś, do kogo my nie przyszliśmy na tydzień kursu, 4 tygodnie projektu, czy 3 książki do przeczytania, czy 5 lat terapii. Tylko my przyszliśmy towarzyszyć temu przyjacielowi w odkrywaniu na całe życie, do ostatniego oddechu. To my będziemy inaczej nawet
patrzeć na te rozczarowania i na tą niemoc, która nieraz nas jeszcze złapie. Łatwiej nam będzie z tego wstać, łatwiej nam będzie sobie wybaczyć albo życiu wybaczyć, łatwiej nam będzie pójść, poprosić o pomoc. Po prostu będzie nam łatwiej, gdy będziemy swoim przyjacielem, który nie przychodzi: słuchaj, masz rok, masz 4 tygodnie, zapłaciłem tyle i tyle kasy za ten kurs, dajesz, przerabiaj, bo już mam dość, już po prostu ile można. Tylko na przyjaciela, do którego mu mówimy: jestem i Cię nie zostawię. Jestem tu do ostatniego oddechu. Fajnie by było, jakbyś ogarnęła to i ogarnął w tydzień. Fajnie by było, jakby ta książka pomogła. Fajnie by było, jakby na terapii już wreszcie kliknęło. Fajnie, kibicuje nam. Ale pamiętaj, że jeżeli nie kliknie na terapię, a książka nie zadziała, trzeba będzie kupić drugą. I ten kurs da nam o wiele mniej niż myśleliśmy. I pomimo tego, że już tyle wiesz, to znowu się potkniesz. To ja i tak jestem. Zostaje. My to nazywaliśmy, na którym kursie to było, chyba na Nowej Drodze. Staying Power. Ja to usłyszałam u Melanie Nalayer. Ja zawsze mówiłam: ja Cię nie zostawię, a ona mówiła w odwrotną stronę: I'm staying. Zostaje. Zostaje. Nieważne, co zrobisz, nieważne, jak długo Ci to zajmie, nieważne, ile razy po drodze się potkniesz, jestem i zostaję. Ja się nigdzie nie wybieram. To jest to, co my chcemy do siebie powiedzieć. Hej, ja się nigdzie nie wybieram. Ja jestem po Twojej stronie, my jesteśmy w tym samym teamie, jestem Twoim przyjacielem w tej drodze na planecie Ziemia. I ja tu przyszłam i przyszedłem budować nowe drogi neuronalne i wałkować dobro z Tobą do ostatniego oddechu. Zmiana mózgu na lepsze. Ale nie, jeszcze wrócę do tej neuroplastyczności. Czyli, jeszcze raz, przetrwają tylko te, które są najczęściej używane. Podłożem wszelkiej aktywności umysłowej jest aktywność neuronalna. Większość aktywności umysłowej przepływa przez mózg niczym drobne fale na rzece, które nie prowadzą do powstania w korycie rzeki żadnych nieprzemijających skutków. Jednak intensywna, stała bądź powtarzająca się aktywność umysłowa, zwłaszcza świadoma, pozostawia trwały ślad w strukturze neuronalnej, niczym silny prąd, który zmienia kształt dna rzecznego. Jak mawiają neurobiolodzy, neurony, które odpalają się razem, łączą się ze sobą. Stany umysłowe stają się cechami neuronalnymi. Dzień w dzień Twój umysł buduje Twój mózg. Proces ten, nazywany przez neurobiologów neuroplastycznością zależną od doświadczenia, stanowi obecnie niezwykle popularny przedmiot badań naukowych. Zmiana mózgu, więc my wiemy, że i nasze myśli, i nasze emocje, i nasze doświadczenie, i nasze czyny, i to wałkowanie, po prostu wszystko to, co robimy w ciągu dnia, świadomie i nieświadomie, to my cały czas budujemy i przebudowujemy ten mózg. Im bardziej świadomi będziemy tego, co przepływa przez nas, nasz mózg, zwłaszcza jeżeli to są nowe rzeczy, te pozytywne, które chcemy, żeby tam były. Bo to jest ten moment, wiecie, jak jedziemy gdzieś na warsztat albo na kongres, nasłuchamy się znowu na ten, jesteśmy napompowani i wracamy i po prostu 3-4 dni później wracamy i jesteśmy na starej autostradzie, bo nie wałkujemy tego nowego. A to nowe potrzebuje być wałkowane, bo to stare nie potrzebuje być wałkowane. To stare ma wywałkowaną 3-pasmową autostradę w naszej głowie. Więc my potrzebujemy wałkować to, co nowe. I potrzebujemy naprawdę czasem wiele lat wałkować. I czasem to nie jest tak, że z nami jest coś nie tak, że już tyle się nawałkowaliśmy i dalej nie działa. Tylko często ta autostrada stara, jest tak mocno wywałkowana, że nasz mózg i tak wpada bardziej tam niż tu. Taką metaforę mamy, to będzie bardziej rezonowało. Kiedyś przyjaciel mi taką metaforę opowiedział w restauracji jeszcze w Nowym Jorku, że te stare drogi neuronowe, te stare przekonania, te myśli, te, które nas męczą czasem jeszcze i dręczą, są, wyobraźcie sobie, jak jest taka płyta winylowa. Pamiętacie tą płytę winylową? I jest ta igła i jest piosenka. I ta stara autostrada to jest, jakbyśmy w kółko grali, wiecie, tą piosenkę. I my graliśmy tą piosenkę 20, 30, 40, 50, 60, 70 lat, bo wiem, że tu jest każde pokolenie chyba u nas. Do takiego stopnia, że po prostu ta igła wyżłobiła taką głęboką dziurę, że nagle jak my chcemy nową piosenkę włączyć i podnosimy tą igłę
i chcemy na tą nową piosenkę przejść, to ta igła nam się ześlizguje, po prostu, bo ta pierwsza jest tak głęboka. I my potrzebujemy naprawdę czasem wiele razy, a czasem wiele lat przekładać tą igłę, dopóki ta nowa piosenka nie będzie na tyle głęboką drogą neuronową w naszym mózgu, żeby ta igła wreszcie się tam zatrzymała, a nie automatycznie spadała do tej starej, którą grała przez tyle lat. Zmiana mózgu na lepsze. Jeśli spojrzysz na te badania bardziej ogólnie, dostrzeżesz jedną prostą prawdę. Twoje doświadczenia mają znaczenie. Nie ze względu na to, jak je w danej chwili odczuwasz, ale ze względu na trwałe ślady, które pozostawiają w twoim mózgu. Doświadczenia takie jak szczęście, zmartwienie, miłość czy lęk mogą spowodować zmiany w twojej sieci neuronalnej. Procesy budowania struktury układu nerwowego są turbo doładowane przez świadome doświadczanie, a zwłaszcza przez to, co znajduje się na pierwszym planie świadomości. I to jest też takie mocne, że dlatego ta przestrzeń obserwacji, uważności, świadomości, ta nudna dla fazuli, ona jest ważna, bo to jest to, co on powiedział, że procesy budowania struktury układu nerwowego są turbo doładowywane przez świadome doświadczanie, nie w automacie, bo w automacie to my już jesteśmy na starej autostradzie. Więc to dlatego ta świadomość, a wiecie, że mówi się, każda książka i każde badanie mówi inaczej, ale weźmy takie pośrodku, że my w automacie jesteśmy 95% naszego dnia. 95% ciśniemy z automatu, a 5% świadomie. Więc my naprawdę potrzebujemy trochę się wysilić, trochę więcej się zatrzymać, trochę częściej tam zaglądać. A zwłaszcza przez to, co znajduje się na pierwszym planie świadomości. Twoja uwaga jest jak reflektor i odkurzacz w jednym. Oświetla to, na czym się skupia, a następnie zasysa do twojego mózgu, by zmienić go na lepsze lub gorsze. Powszechnie się mawia, że umysł kształtuje się pod wpływem tego, na czym się koncentruje. Na podstawie wiedzy o neuroplastyczności zależnej od doświadczenia możemy stwierdzić, że współczesna wersja tego poglądu mogłaby brzmieć: mózg kształtuje się w zależności od tego, na czym się koncentruje. I to jest nasza lekcja jakby na dziś. Nie? Mogliśmy z tego 90-sekundową rolkę zrobić? No mogliśmy, nie? Sun. Kochani, mózg kształtuje się według tego, na czym się koncentruje. My często rozmawialiśmy o takiej części naszego mózgu, która się nazywa RAS, Reticular Activating System, którą my nazywaliśmy rychem, ryśkiem. I to jest taka część mózgu, która jest jak filtr i przepuszcza do naszego mózgu to, co jest dla nas ważne, a mózg ocenia to, co jest dla nas ważne, między innymi na podstawie tego, na czym się koncentrujemy, na czym skupiamy uwagę. Więc jak ciągle skupiamy uwagę na tym, co jest złe i trudne i smutne i niewygodne, no to po prostu tylko to jest w naszej peryferii, tylko to widzimy, to jest dla nas najważniejsze i wtedy nasz mózg będzie wyłapywał w ogóle wszystko w otoczeniu podobne do tego, to raz, tylko to będzie widział, tylko na tym będzie skupiał uwagę. No i teraz jak my na tym skupiamy uwagę, to wpuszczamy do naszego mózgu, to taką autostradę budujemy w naszym mózgu, tak? No bo on buduje to, na czym się koncentruje. Jeśli nieustannie skupiasz się na samokrytyce, zmartwieniach, narzekaniu na innych, krzywdach i stresie, to twój mózg staje się bardziej reaktywny, poddatny na lęk i depresyjny nastrój, bardziej skupiony na zagrożeniach i stracie, a ponadto ma większe skłonności do złości, smutku i poczucia winy. Jeśli zaś skoncentrujesz się na dobrych zdarzeniach i okolicznościach, na przykład na tym, że ktoś był dla ciebie miły, że masz dach nad głową, na przyjemnych uczuciach, na tym, co udało ci się zrobić, na przyjemnościach fizycznych oraz dobrych intencjach i zaletach, to twój mózg z czasem przybierze inny kształt. Będzie zaprogramowany na siłę i odporność, a także na realistycznie optymistyczne nastawienie. To jest dla nas ważne. My tu mówimy o realistycznym optymistycznym nastawieniu. Nie o koloryzowaniu na różowo
tych trudnych emocji i doświadczeń, tylko realistycznym widzeniu dobra, które jest tuż obok, pomimo tego, co jest złe. Nie wypieramy tego, co jest złe, ale nie wypierajmy też tego, co jest dobre, bo automat nasz to zrobi. To jest, gdzie potrzebujemy siebie i swojej świadomości i wałkowania. Czyli jeszcze raz, zaprogramowane na siłę i odporność, a także realistyczne, optymistyczne nastawienie, pozytywny nastrój i poczucie własnej wartości. Zastanów się nad minionym tygodniem, na czym Twój mózg się głównie koncentrował. Niech to będzie naszą pierwszą taką pracą domową, taką praktyką, ale i też patrzmy do następnego live'a. Nie, patrzmy w przód. Patrzmy w przód, już nie cofajmy się w tył. Więc do następnego live'a obserwujmy siebie, uczmy się obserwowania. Uczmy się w codzienności, to nie musi być, wiecie, siedzenie po prostu w kwiecie lotosu. To może być robienie kanapek, stanie w korku. Po prostu wejdźmy w tą przestrzeń, jakbyśmy byli w kinie i naprawdę obserwowali sami siebie. Co się w naszej głowie dzieje, jakie mamy tendencje, jakie my to nazywamy takie nawyki myśleniowe, gdzie nasza uwaga głównie płynie. Jaka jest nasza pierwsza taka automatyczna reakcja, gdy coś trudnego się przydarza? Czy od razu sięgamy najgorszej wersji wydarzeń? Czy dajemy szansę, że a może, ok, jest trudno, ale ciekawe, co się wydarzyło? Po prostu uczmy się siebie z latarką miłości, bez osądzania. Samoświadomość, dokładnie, Maciu. To, na co zwracasz uwagę, na czym koncentrujesz swój umysł, jest podstawowym czynnikiem kształtującym Twój mózg. To jest podstawowy czynnik kształtujący nasz mózg. To, na czym skupiamy uwagę. Więc nasza praca domowa jest obserwować, na czym my tą uwagę skupiamy. Nawet nie na siłę przekierowywać na dobro jeszcze, chyba że nam to wychodzi naturalnie, ale chcemy zobaczyć, co my robimy po prostu na co dzień w naszej głowie. Mieliśmy gdzieś taką lekcję właśnie na Jesteś Cudem, która się nazywała Zamknij się. I ona się nazywała Zamknij się, żeby po prostu zamknąć się, dać ludziom, niech gadają, uczyć się ich słuchać, ale zamknąć się na świat na tydzień czasu i otworzyć się na siebie. To nie to, że nic nie możesz powiedzieć, tylko po prostu wyrobić taki nawyk słuchania siebie w środku. Przeważnie ma duży wpływ na to, na czym koncentrujesz umysł. Możesz zatem celowo przedłużać, a nawet kreować doświadczenia, które będą zmieniać Twój mózg na lepsze. I o tym będzie nasza następna lekcja, że co my mamy zrobić, kiedy już będziemy chwytać to dobro i jak możemy zrobić z niego trwałe doświadczenie w naszym mózgu. Dobrze, kochani, która jest godzina? 20. Nie liczę tych pierwszych 21 minut. Idę dalej. Jeszcze tutaj neuroplastyczność, idziemy. Nauka dotycząca neuroplastyczności zależnej od doświadczenia pokazuje, że każdy człowiek ma moc zmieniania własnego mózgu na lepsze. Jeffrey Schwartz nazwał to neuroplastycznością skierowaną na siebie. Jeśli nie wykorzystujesz, to jest ważne, słuchajcie tego, kochani, jeśli nie wykorzystujesz tej mocy, Twój mózg będzie kształtowany przez inne siły. To i to jest bardzo mocne, że my mamy ten wybór, my mamy tą moc kształtowania naszego mózgu i moment, kiedy my tego nie robimy, to ten mózg dalej to robi, on dalej się kształtuje, on się przekształca, on jest plastyczny, on dalej każdego dnia się po prostu porusza. I jeżeli my nim nie poruszamy poprzez własną świadomość, to poruszają nim inne siły. To poruszają im albo stare schematy, albo wymogi innych ludzi. Ta piwnica, o której rozmawiamy na kursie właśnie Jesteś Cudem, zakazy, nakazy, albo social media w dzisiejszych czasach. To jest to. To jest ta nasza krycha i krzychu, że my wchodzimy na Instagram i po prostu zanim poruszać swoim skupieniem uwagi, to po prostu wchodzimy i zaczarowani i już jesteśmy poruszani i nasz mózg jest już poruszany i jest już projektowany, nie przez nas. Bo nam tak ciężko, bo ja nie lubię siedzieć w ciszy, a ja nie umiem nóg zegnąć, żeby usiąść w kwiecie lotosu. Ja nie mam czasu na spacer, a ja się boję kleszcze, ja nie lubię komarów, a ja nie mam w ogóle trawnika pod blokiem, a ja nie lubię pisać, a ja nie jestem piszący, ja w ogóle nie wiem, a można pisać na komputerze, a można się nagrywać na telefonie, a ja piździu punciu po rampu, rozumiecie? Wszystko tylko nie zalogować się do siebie. A mózg mówi, a fazula mówi, no problem.
Ty mnie nie chcesz kształtować, pójdę do Krychy. Ona mnie ukształtuje, ona mnie wyszlifuje tutaj, no problemo. Nie chcesz ty zajrzeć? Zajrzę se do przeszłości. Tam to jest, tam oni wiedzą, co robić. Tam są zakaziki, nakaziki, wymogi, powinności. Da się, nie da, piździu, piździu. Tam, jak ty nie chcesz, albo to nie moje, ja. To nie moja, ja nie jestem z tych, wiesz, nie. Ja próbowałam i nie działała. Jakoś w te afirmacje to tak nie wiesz. A ta wdzięczność już taka oklepana, już ile można w ogóle, ona w ogóle działa? Ja nie wiem, jakoś tak próbowałam kiedyś, tak wiesz. Jakoś tak nie widziałem rezultatu, jakoś tak chyba nie działa, nie. W ogóle tam mówią, tylko wystarczy. A co mi to da? A co mi to da, jak, a co mi da to pozytywne myślenie, jak ja po prostu mam żyć połowę życia do zmiany? To co mi to da? No, no ufa, nowy mózg ci da. No. Rozumiecie, kochani. Dobra, czekajcie, idziemy, idziemy. Jeśli nie wykorzystujesz tej mocy, twój mózg będzie kształtowany przez inne siły. Tym przez presję w pracy, w domu, technologię, a mówiłam i media, aroganckich ludzi, uporczywe skutki bolesnych doświadczeń z przeszłości. Widzicie? Wiedziałam. Wiedziałam, bo praktykowałam wiele lat. Naprawdę, praktykowałam wiele lat. Ale bo ja to, wiesz, ja to tak nie umiem jakoś tak w miejscu usiąść, nie? Ale ja nie wiem, na tej medytacji próbowałam i tam, wiesz, i Osho tańczyłam, i medytacja w ruchu, i mantry pizdziantry, i to jakoś, wiesz, jakoś tak, nie, no nie do końca, nie, nie do końca. Tak pisałam ten miesiąc, a później to już mi się nie chciało, nie? A w ogóle ja to nie jestem taka, ja nie umiem na przykład cele wyznaczać, ja nigdy nie byłam dobra tam w wyznaczaniu celu. No po prostu rozumiecie, nie? A Fazula mówi, no problem, słuchaj. Ja za darmochę pójdę, inni mnie wypolerują, wyszlifują. Od lat to robili, w ogóle jak tobie się nie chce, ja mam takich, którym się chce. Don't worry, don't worry. Ja mam swoje inne zasoby. Szybki i łatwy i przyjemny sposób. Możesz jednak wykorzystać moc skierowanej na siebie neuroplastyczności, aby wykształcić trwałe poczucie spokoju, pewności siebie, samoakceptację, uprzejmość, uczucie bycia kochanym, zadowolenie i wewnętrzny pokój. Krótko mówiąc, proponowane w tej książce ćwiczenia pomogą ci przekształcić codzienne doświadczenia w dobre struktury neuronalne. To jest to, ale ćwiczenia, rozumiecie, co on mówi tutaj? Ćwiczenia w tej książce pomogą ci przekształcić codzienne dobre doświadczenia w trwałe struktury neuronalne. To jest to, co my chcemy. I do tego potrzebujemy roboty. Potrzebujemy tutaj wałkować, żeby to miało czas i przestrzeń zarastać, tak? Żebyśmy wychodzili z tego, żebyśmy tą igłę podnosili po prostu na tą nową piosenkę. Dobrze, kochani? I słuchajcie. I myślę, bo rzep na dobro, teflon na złe, to już rozmawialiśmy, to nie będę o tym czytać. No i dobrze. I on tutaj jeszcze opowiada, już nie będę czytała, bo już tyle razy o tym opowiadaliśmy, że po prostu powiem i Fazula niech uwierzy na słowo, bo już tyle razy to czytaliśmy. Natomiast on tutaj mówi o tym, że nasz mózg tak ma, że to nie chodzi o to, że z nami jest coś nie tak, tylko tak, nasz mózg tak ma, bo po prostu jak byliśmy tymi ludźmi pierwotnymi, to my mieliśmy do wyboru po prostu albo iść i zebrać coś do jedzenia, albo ochronić się przed zwierzyną, tak? Przed tygrysem. I my musieliśmy wybrać między jednym a drugim. I my wiedzieliśmy, że jak dzisiaj nie przyniesiemy marchewki do domu, to jutro możemy po nią pójść, ale jak dzisiaj nie uciekniemy od tygrysa albo nie zabijemy tygrysa, no to już nigdy marchewki nie zjemy. Więc dla mózgu wybór jest prosty. I on w wielu przestrzeniach na poziomie automatu, bo gdy jesteśmy w świadomości, to jest inaczej, pokazuję tu, bo pokazuję korę przedczołową naszego mózgu. Natomiast gdy jesteśmy świadomi, to wtedy łatwiej nam podjąć decyzję, wtedy łatwiej nam zrozumieć, ok, ja już tu nie walczę z tygrysem, tutaj nie ma nie wiadomo jakiej krzywdy, bo czasem dla nas drobne doświadczenie, niewygody, czy trudności, czy czegoś nowego jest po prostu jak ten tygrys dla naszego mózgu, bo on wciąż na poziomie automatu widzi coś jako po prostu potencjalne zagrożenie. I dla niego to jest najważniejsze. On porzuci wszystko w imię tego. I ten fenomen w ogóle nazywa się papierowym tygrysem. Czyli, że często te tygrysy dla naszego mózgu, które on odbiera jako tygrysy,
to tak naprawdę są takie papierowe tygrysy, nieprawdziwe. I my znowu potrzebujemy tej świadomości, potrzebujemy umiejętności widzenia myśli, rozmawiania ze sobą, zapalania tego światła i patrzenia, a jakie ty myśli masz, a dlaczego ty tak się czujesz, a czy to w ogóle prawda, czy to jest prawda, co ty wałkujesz tutaj i wierzysz. Ja wiem, że tą autostradą jeździłeś wiele lat, ale czy to jest dalej prawda w swoim życiu? I my potrzebujemy stworzyć tą przestrzeń dla siebie i wyrabiać ten mięsień w ogóle dostępu do naszych myśli po to, żebyśmy mogli przekierować naszą uwagę i koncentrować się na czymś innym, bo to, na czym się koncentrujemy, buduje nasze drogi neuronalne, tak? Więc my chcemy po prostu patrzeć, które tygrysy są też prawdziwe, a które są papierowe i już naprawdę wyjść z takiego denerwowania się na siebie i złoszczenia, dlaczego ja tak mam i co ze mną jest nie tak. Bo większość tych zachowań, ja mówię znowu o tych, nie o tych ekstremalnych zachowaniach, ale większość tych zachowań pokazuje nam, że nasz mózg jest bardziej zdrowy niż chory. I my chcemy teraz uczyć się, edukować i rozumieć, jak on działa, bo jak zrozumiemy, jak on działa, to będziemy mogli nim sterować właśnie. Będziemy mogli kreować nowe drogi neuronowe, nowe nawyki, nowe myśli, a kultywować nowe emocje, tak? Bo to jest to, co on tutaj powiedział, że jak my tego nie zrobimy, jak nie wykorzystasz tej mocy, którą masz, to po prostu inni to zrobią za ciebie, a innych nie brakuje. Na kursie Jesteś Cudem właśnie jest taka lekcja, która się nazywa Inni, dosłownie. I ona jest najgorszą ścianą w piwnicy, bo tam na kursie jest taka piwnica, są zakazy, nakazy, problem i najgorsza, najgrubsza ściana w piwnicy to jest inni. I więc my chcemy naprawdę wziąć mózg w swoje ręce, wziąć umysł w swoje ręce, wziąć świadomość w swoje ręce i jej używać, i obserwować. I będziemy na następnej lekcji przekierowywać, patrzeć, co musimy zrobić, żeby to się wchłaniało na dłużej, a nie tylko na chwilę. Dobrze? I chciałam Wam przeczytać tutaj taki ważny taki właśnie aspekt, który jeszcze tak pomoże nam otulić siebie w tych trudnych sytuacjach. Ogólnie dzięki domyślnym ustawieniom mózgu przeceniamy zagrożenia, nie doceniamy zaś możliwości ani siły potrzebnej do tego, by radzić sobie z zagrożeniami i wykorzystywać okazje. W ciele migdałowatym znajdują się nawet pewne szczególne obszary, które zapobiegają oduczaniu się strachu, zwłaszcza tego nabytego wskutek doświadczeń z dzieciństwa. Czyli my mamy w ciele migdałowatym takie pewne obszary, które jakby nie pozwalają nam się oduczyć, zatrzymują nas od oduczenia się pewnych traum, pewnych trudnych doświadczeń, pewnych rodzajów strachu, bo nie chcą, żeby nam się to przydarzyło jeszcze raz, więc blokują po prostu. Są pewne takie blokady, które nie pozwalają, żeby ta ścieżka kompletnie zarosła, więc dlatego my potrzebujemy wałkować tą nową drogę trochę bardziej, trochę mocniej, trochę dłużej. W efekcie jesteśmy stale skoncentrowani na zagrożeniach, które w rzeczywistości są mniejsze lub w większym stopniu możliwe do opanowania, niż myśleliśmy i nie dostrzegamy okazji ani możliwości, które właściwie przekraczają nasze oczekiwania. Owe biologiczne uwarunkowane skłonności są dodatkowo wzmacniane przez wiele innych czynników. I on tu opowiada właśnie o dzieciństwie, opowiada o tym, że jak mieliśmy trudne dzieciństwo, to znowu to już ta droga jest tam mocno wyrzeźbiona i będziemy jeszcze częściej to wyłapywać z codzienności. Więc kochani, żeby naprawdę zrobić ten live nie aż tak długi jak zazwyczaj, to skończmy na dziś i po prostu złapiemy się po weekendzie, może w poniedziałek. Może uda mi się w niedzielę przyjść, zobaczę, postaram się, dam znać na pewno wcześniej. A na dziś dzień i na ten tydzień do następnego spotkania pamiętamy te rzeczy. Po pierwsze, że to, na czym się koncentrujemy, buduje nasz mózg. To, że takie chwilowe zaglądanie do tego będzie pięknym doświadczeniem, ale nie będzie trwałą zmianą neuronową. Że to wymaga trochę więcej pracy. To, że nasz mózg jest właśnie jak ten ogród, w którym po prostu niektóre kwiaty już rozkwitły, ale są tam jeszcze chwasty i jest coś do posadzenia. To, że jesteśmy po swojej stronie, jesteśmy w swoim teamie do ostatniego oddechu, a nie na tydzień, na książkę, na kurs, na projekt. To, że nasz mózg po prostu tak ma.
że on lubi bardziej to, co negatywne, na tym się bardziej skupia i koncentruje. Nie dlatego, że z nami jest coś nie tak, tylko dlatego, że on najbardziej na świecie chce, żebyśmy byli bezpieczni. Jak to ten drugi autor powiedział, on jest zaprogramowany do reprodukcji i bezpieczeństwa, a nie do tego, żeby się dobrze czuć. Ale on ma zdolność dobrze się czuć, my chcemy dobrze się czuć i my mu pomożemy dobrze się czuć. Tak? Capisci? Czy nie capisci, kochani? No, dajcie znak, czy to miało dla Was sens, czy to wszystko było zrozumiałe. Widzimy się wkrótce, kochani. Jeżeli ktoś chce przyjść na żywo w sobotę, w Hiltonie jest wydarzenie, ja wrzucę później w relację. Jeżeli chcecie dołączyć do kursu Jesteś Cudem, kochani, zapraszam, ja zrobię oddzielnego live'a o tym, mam nadzieję, ale zapraszam Was całym sercem. To jest jakby to, co my tu robimy, tylko to jest tak mocno pogłębione. Ten, kto był, to wie, ludzie wracają po 5-6 razy na ten kurs, ja już go robiłam, to będzie 19. edycja, to jest coś, co ja robię od lat. To był mój pierwszy i taki najważniejszy kurs, który odmienił moje życie, go za każdym razem robię też, jako uczeń, zresztą każdy kurs robię jako uczeń, cały czas w drodze, ale to jest hit, wiecie, naprawdę. I mówię, ludzie wracają po 5-6 razy na ten kurs. Można go wziąć na raty, bo on jest droższy niż większość moich projektów. I ja go robię tylko raz w roku, choć dostałam dużo próśb, czy mogłabym go zrobić jakoś w zimie. Spróbuję. Ja go też nie robiłam przez długi czas, bo on nie jest łatwy, w takim sensie, że my tam zaglądamy do tej piwnicy, zapalamy to światło, spotykamy się z tą niewygodą i on nie jest dla każdego. Można w ogóle zrezygnować z niego, ma się 2 tygodnie na rezygnację i można, my odsyłamy pieniądze w ogóle bez problemów, tylko piszecie do nas, nie dla mnie, nie moja bajka, cokolwiek, chciałbym zrezygnować bez zadawania pytań, dlatego że po pierwsze on nie jest łatwy, po drugie czasem, wiecie, format nie rezonuje czy coś. Ja nigdy nikogo nie naciągam, nie namawiam, ale zapraszam całym sercem, bo to jest coś, w co ja ogromnie wierzę i bardzo, bardzo na tym pracowałam, bardzo, bardzo mi on pomógł. I też to jest kurs, w którym się naprawdę pracuje i tym samym on nie jest dla każdego, bo to nie jest takie coś, że przyjdziesz, posłuchasz, choć wiele ludzi i tak przychodzi i tylko słucha live'ów, ale tam naprawdę jest dużo prac domowych i tam jest robota do zrobienia i to działa o wiele bardziej, jak jednak tam nurkujemy i się stawiamy. Tak w zimie tutaj piszesz. No dużo ludzi prosiło i zobaczę. Ja go nie chciałam robić w tamtym roku, bo po prostu te czasy były takie trudne, że wolałam zrobić coś, co było takie lżejsze. Kochani, widzimy się wkrótce. Dam znać na dniach kiedy, dobrze? Bo muszę poukładać to wszystko po kolei. Dziękuję za dziś. No i wałkujemy. Na razie uważność. Obserwujemy, patrzymy na swój mózg, na swój umysł, zapalamy światło. Nie oceniając. Pamiętajmy, my nie jesteśmy problemem do naprawienia, do cholery jasnej, z miłością do nas wszystkich. Tylko my naprawdę jesteśmy cudem do odkrycia, który jest na planecie Ziemia i po prostu stawia się do życia. I tu problemów nie brakuje, ale my nie jesteśmy tym problemem. My jesteśmy tym cudem, który to rozwiąże. My mamy tą moc. I to nie są jakieś tam różowe, kolorowe bajki, tylko to są słowa psychiatry, który nam mówi i neuropsychologa, który mówi, hej, masz tą moc i jak ty się nie stawisz i nie będziesz tego robić, to kto inny to dla ciebie zrobi, bo twój mózg i tak musi to robić. To jest jego robota. On będzie się kształtował, przebudowywał do ostatniego oddechu. Teraz pytanie jest jedno. Czy ty dasz swój mózg w obce ręce, do szlifierki, czy weźmiesz go w swoje ręce i powiesz, hej, podróżujemy razem do ostatniego oddechu. Okidoki? Dziękuję, kochani. Buziaki.